A teraz po prostu zobaczmy, co się stanie, jak to rozwalę. Wyskoczy z tego Leonidas. Halo, witam Państwa, jest oczywiście Oskar, witajcie w kolejnym odcinku z Minecrafta na moim kanale. Moi drodzy, poprzednio skończyliśmy dosyć dużym cliffhangerem, ponieważ skończyliśmy w nicości. Dzisiaj idziemy sobie dalej, coś trzeba to zrobić koniec tego, bo to dosyć długo się ciągnie. Ale zobaczymy, tutaj coś mamy, tam coś mamy. Słuchajcie, zostawcie kciuka w górę. To jest po pierwsze, ponieważ ta seria wciąż robi małe wyświetlenia. Nagrałem drugi odcinek pod rząd i wciąż nagrywam w nocy, więc mówię trochę ciszej, ale już trochę się ogarnąłem, więc już ogarniam powoli. Tak czy siak, moi drodzy, zwiedzamy dzisiaj dalej. Mam nadzieję, że wybaczyliście mi tego cliffhangera ostatnio. Szukam czegoś fajnego. Co jest na górze? Nic tu nie ma, dobra. Jesteśmy nie wiadomo gdzie. Co jest pod tym? Pod tym nic nie ma. Ty po prostu nic nie ma, tak? Okej, okay. Czyli mogę sobie po prostu stąd iść i nic się nie stanie, chyba że coś tam jest. Okej, okay. I tam coś jest. To za chora jazda. Jakiś mechanizm. Dźwięki są dosyć creepy. Tak trochę na oko idę. To nie ma żadnego światła ten klocek. Dobra. Okej, okay, jesteśmy gdzieś. Jakiś mechanizm. Skrzynka. Dwie skrzyneczki, proszę bardzo. Coś tam iskrzy. Dobra. Emeraldy. Mamy w ogóle jakieś te klocki, gdzie zaraz to wszystko zbadamy. Weźmiemy te emeraldy oczywiście. I jeszcze więcej żelaza i trochę kwarcu. Dobra, spoko. Podstawowe itemsy. O kurde, pułapka! Króci! Chcieli mnie zabić, patrzcie! A dobrze, że nie poszedłem zwykłą drogą, nie? Ale bym zdech teraz. Dobra, czyli to może nas zabić. To już coś wiem, nie? To już jest jakaś informacja. Dobra, czy coś tu jeszcze jest? Okej, tam są drzwi. Czy coś tutaj jeszcze jest, czy to już jest koniec, jak sądzicie? Co mówi mi mapka? Mapka nie mówi mi kompletnie nic. Nie no, jakbym miał oceniać, to jest chyba koniec tego. Nie musimy po prostu stąd wrócić. Sprawdzę, coś tu jeszcze jest. Nie wiadomo, no. O dobra, wróciliśmy. Dalej nie podoba mi się to, że rozwaliłem tamten portal. Tam mogło coś fajnego jeszcze być. Czy on się jakoś, nie wiem, odpalił teraz, czy coś? Nie odpalił się, stało się coś dziwnego. Cholera tu chodzi. Mhm. Nie o to. Słuchajcie, macie jakiś pomysł, jak to włączyć? Możliwe, że napisaliście mi po poprzednim odcinkiem, a ja nagrywam pod rząd, więc nie za bardzo wiem. Wydaje mi się, że po prostu zepsuliśmy i już nie da się nic z tym zrobić. Aczkolwiek nie wiem. Dobra, kochani, raczej nic więcej nie wykombinujemy. Te drzwi no się zepsuły niestety. To bardzo szkoda, jakby naprawdę jest mi przykro, że rozwaliłem sobie podróż dalej. Natomiast i tak całkiem fajnie było. Tutaj już chyba nic nie ma, więc będziemy wracali. Tak mi się wydaje, że to jest wszystko, co odkryliśmy. I że nic więcej nas tutaj nie czeka. No chyba, że pod ziemią coś jeszcze by było. To tak pirazy drzwi, nie? Można byłoby sprawdzić. Ja tej chwilę jeszcze pokopię, powiedzmy, i zaraz się widzimy, ale nie wydaje mi się, żeby coś tutaj miało być. Mamy blok diamentu, więc generalnie jest super. Kochani, znalazłem właśnie kolejne drzwi. Już chciałem stąd uciekać. Ale kurde bele, patrzcie, kliknąłem sobie J na mini... Aha, już teraz nie widać. Zobaczcie, było coś takiego, było tak i na J na minimapce... Halo, nie widać tego już. Co tu się dzieje? Jak oddalam minimapę, to się te wszystkie wymiary tworzą, patrzcie. Ale jazda, dobra. Trochę mi minimapa pomogła. Ale tutaj były kolejne drzwi schowane. Dobra, chwila, chcę to zrobić. Przejdźmy tam. Musimy się chyba trochę oddalić od tych drzwi, bo są za daleko. Dobra. Nie działa. Pytanie, czemu to nie działa? Może muszę przejść z drugiej strony, co? Dobra, jesteśmy z drugiej strony. Nic się nie stało, na szczęście. Wchodzimy sobie znowu. I uwaga. Jest! Wchodzimy dalej, słuchajcie. Co teraz? Kolejne coś. Kolejne coś dziwne. Jakby te zagadki pokazały mi, żeby nie chodzić tak jakby tam, gdzie powinienem pójść, tylko najpierw to wszystko obejść ładnie, bo to mogą być pułapki. Więc sobie fajnie z wszystkich stron to obejdziemy, ale tu chyba nic ciekawego nie ma. Dobra, co jest pod spodem? Pod spodem nie ma nic, ale jest światełko. A nad nami coś jest. Coś tam się pojawiło. Dobra, wchodzimy na górę. Jesteśmy piaskiem przekopy. Mamy cały czas full EQ, trochę mnie trochę martwi. Dobra. Blok diamentu. Czy mogę go normalnie wykopać, czy coś się stanie?
Mogę, mamy drugi blok diamentu, 18 diamentów. Bardzo fajnie. I teraz co dalej? Na nas tu czeka. Czy to jest po prostu znajdźka, nic więcej? Tak to wygląda, co mówi mi mapka? Mapka mówi mi, że jesteśmy gdzieś tutaj. Czyli prawdopodobnie było 9 światów. Tak, prawdopodobnie było 9 światów i 3 są nieodkryte, bo rozwaliliśmy portal. Z tego co rozumiem. Dobra, kochani, wydaje mi się, że co mieliśmy znaleźć, to już znaleźliśmy. I nic tutaj więcej nie będzie. Łącznie mamy 18 diamentów, co jest naprawdę bardzo fajną liczbą. Ja zaraz sobie wrócę prawdopodobnie do domku. Tu już nic na nas nie czeka. Nie wydaje mi się, żeby jeszcze jeden portal miał być ukryty. Chyba, że się naprawdę zdziwię. Tutaj są jakieś bąbelki, to pod tym moglibyśmy sprawdzić. Tak, no to sprawdźmy, nie? Ale no wątpię, żeby aż tyle miało być tego tutaj ukrytych rzeczy. Nie, tu już nic nie ma, dobra. Nie, możemy trochę jeszcze pokopać. Jeszcze chwilę pokopię oczywiście, ale no zobaczymy zaraz. Nie wydaje mi się, żeby coś tu jeszcze miało być. Dobra, kochani, wszystko załatwione. Wracamy sobie do naszego pięknego domu. Tu już nic więcej raczej nie będzie. Możemy jeszcze sprawdzić, co jest nad tym. Ewentualnie. Bardzo fajnie, jakby mega mi się to podoba. Naprawdę nie sądziłem, że Minecraft jeszcze potrafi mnie zaskoczyć, nie? Są takie patenty przekminione. Jakieś portale w ogóle. Co jest? Okej. Dobra, mamy to. Naprawdę świetne rzeczy. Coś tu jeszcze jest nad nami. Raczej nic. Dobra. Wszystko ogarnięte. Słuchajcie, wracamy do chaty. Myślę, że wyprawa zaliczona. Odkryliśmy coś nowego, coś fajnego. Co jest za tym? A ciekawe, co by się stało, jakbym ten portal rozwalił. Jakby... Chyba nie chcę testować. Po prostu wróćmy. Dobra. Jesteśmy w naszym świecie. Mamy tutaj checkpoint. Teraz tak. Nie mamy niestety łóżka. Zjem sobie kotleta. Dobra. Słuchajcie, wracamy do domu. Zaraz pobawimy się trochę w craftingi. Co my tu ciekawego odblokowaliśmy? Powrót raczej nie będzie tak prosty. To jest 600 metrów, więc ja wam to już nie będę tego nagrywał. Po prostu przebiegnę się szybko na przyspieszeniu i widzimy się już na miejscu, w domku. Słuchajcie, jeszcze po drodze znalazłem takie coś. To jest polished andezyt, to jest bardzo ładny klocek. Wykopałbym sobie go. Jeszcze mamy żelazo. Spoko, wykopię sobie to wszystko. Tylko nie mam niestety kilofa, ale zaraz skraftujemy nowy. Jakieś takie materiały się przydadzą tutaj. Mogę sobie to ładnie pokraftować. No, dawaj. Kurde. O Jezus. Króci. Tam coś jest. Tam coś stoi, na nas patrzy. Wracamy, idę to zabić. Co to jest? To wygląda jak coś mocnego. Różdżka. Jakbym teraz zginął. O kurde. Ashen. Dostałem stuna. Jakiś pi***** do mnie biegnie. Gin. Co to było? Okej, umarło. Nasza różdżka jest całkiem mocarna. Okej, co to było? Headinator. What the fuck is Headinator? Iron Helmet. Co? Jaki kocur? Headinator. Dobra, mamy hełm nowy. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobra. Znowu coś nowego, idziemy do domu. Ta podróż będzie naprawdę ciekawa. Chyba w nocy się jednak fajnie chodzi niż w dzień. Kurde, deszcz, nie mogę go niestety wyłączyć. To mnie bardzo martwi. A, tam w ogóle skrzynkę zostawiliśmy, nie? Dobra, nie będzie. Gin. Dobra. Czy z niego wydropiła enderperła? Co jest? Co rzeczy z niego podropiły? Bugbug. Dziap. Enderperełka. Jakaś... Co tu się w ogóle dzieje? Ja mam za mały ekwipunek. Serio, musimy zrobić jak najszybciej ten plecak. Scroll of Punish. Coś ciekawego. Dobra, zostawimy sobie to. Włóżmy jeszcze do drugiej rączki, że coś. Na przykład pochodnie. Dobra. I jeszcze mamy... Catalyzing Gland. Creeper Gas Drop. Reliquary. To chyba jest jakaś znajdźka po prostu. Dobra. Ja chcę iść do domu. Chcę iść do domu w trybie now, bo nie chcę umrzeć. Bo tam jakieś magiczne drzewo. W tym drzewie pewnie coś jest. Byłoby zbyt proste, gdyby w nim nic nie było. Szkielet mnie atakuje. Uważaj sobie. Kurde. Różdżka. Co jest? Lagi mam? Na prywatnej grze mam lagi, lol. Dobra, wracamy do chaty. Robi się coraz bardziej niebezpiecznie. Ja bym sobie z chęcią wrócił jak najszybciej do chodomku. I poszedł spać. Albo nawet przenocował to może. To jakiś kanion jest. No tam wpaść to byłoby głupie. Jak najszybciej do chaty chcę. Naprawdę. Już mi wystarczy przygody. Dobra, to jest nasz hakerski domek z początku. Więc już jesteśmy na... prawie na bazie. Kurde, bez kitu, mam lagi. Ale dziwne. Słuchajcie, co jest w ogóle ciekawe, to to, że w tych odcinkach tyle się dzieje, że nie mam naprawdę pomysłu, jak te odcinki ponazywać. Co to jest? Czy to są jakieś potwory, które chcą mnie zabić? Nie, to chyba są po prostu ślimaki. Dobra. Naprawdę, poprzedni odcinek na początku chciałem nazwać coś w stylu Steve miał sen, nie? A potem coś w stylu, że tam jakieś multiversum odkryliśmy. Ale tyle rzeczy się dzieje, że naprawdę nie wiem, jak je nazywać, bo
prostu jest zbyt dużo materiału tutaj. To jest masakra jakaś, po prostu ta paczka to jest kosmos kompletny, coś mnie pali. Czemu się palę, nie rozumiem. Wdepłem w coś. Tam jest ta jakaś super wielka góra. To jest pig. Ta super wielka góra swoją drogą jest bardzo ładna. Ale nie taka, żeby do niej, żeby w niej mieszkać, tylko żeby po prostu sobie ją pooglądać i zapomnieć. Co jest? Jakiś potwór. Dobra, jeszcze mamy 470 many. Coś leży, jakiś potion. Przed nami nasza baza. Wróciliśmy na szczęście szczęśliwi do domu. Nie zranieni. Problem z tym, że zostawiłem część itemów w skrzynce, o której zapomniałem. Ale to nieważne. Zróbmy sobie po pierwsze właśnie skrzynkę, żeby to wszystko pochować. Zróbmy nawet taką dużą skrzynkę. Mamy dużo itemów. Postawmy ją, nie wiem, gdzieś już mi się powoli kończy miejsce w tym magazynie. Tak bez kitu mi się kończy miejsce. Powinniśmy zrobić jakiś tego, jakiś podziemną piwniczkę czy coś. Dobra, postawmy skrzynkę tu i tutaj, nie wiem, tak pira z drzwi. Dobra, odłóżmy co my tutaj mamy i zaraz ogarniamy, słuchajcie, questy. Przede wszystkim mamy tą ciekawą nitkę z tego dziwnego świata, którą będę chciał przetestować, co mogę z niej wykraftować. World Treat. Nic się nie dzieje, jak nią kliknę, dobra. O cholera, Dawnstone Anvil Recipe. Mogę z niej robić itemki w takim razie. Dobra, jak to się nazywa? World Thread. World... To jest to. Mogę z tego zrobić Kevlar. Dobra. Co my tu mamy? Mamy Kevlar, mamy Stable Fabric. Całkiem ciekawe. Mamy jakieś wdzianko. Mamy lepszy Kevlar. Czym się różni to od tego, halo? To mnie chyba najbardziej interesuje... Mnie najbardziej interesuje chyba ta dziwna rzecz. Ta fabryka. Czy to będzie portal do naszego domku? Czy coś dobrze myślę? Sprawdźmy. Aha, chwila, potrzebuję nasz crafting. Czekajcie. I w ogóle potrzebuję naszą książkę z recepturami. Gdzie ona jest? Tutaj, questbook. Zacznijmy, w ogóle mamy tutaj książek. The Wizard Book, Spellbook, Skillbook. Jeszcze mamy Tauną Moniką w innej skrzynce. Masakra, dobra. Dajcie mi mój recipe i dajcie moją książkę i dajcie moje to. Dobra. Co się stanie się? Stable Fabric. Halo, kliknąłem. Nie stało się kompletnie nic. Dobra. Okej. Czekajcie, to możemy robić swoje światy. Quartz, iron, gold. Okej, similar to dimensional. Dobra, to co, stworzymy sobie może na początku te żelazne, co? Sprawdzimy, jak to działa. Możemy sobie robić właśnie jakby takie uniwersa. Nie do końca wiem jeszcze po co. To mogą być coś w stylu piwnice. Tak, żeby, nie wiem, kraftować itemy tam, czy coś, sobie siedzieć. Coś w tym stylu, tylko nie mamy niestety aż tyle żelaza, żeby to zrobić. Mamy... Dobra, nie, chwila, bo się robią teraz trzy drzwi w tej wersji chyba. Dokładnie. Robimy sobie tak. Chcę to spróbować. Dobra. Postawmy to, no nie wiem, postawmy to w tej wieży. Ta wieża jest jeszcze trochę taka zaniedbana. Nic się w niej nie działo ostatnio ciekawego. Możemy teraz tutaj wykorzystać i postawić sobie na przykład tutaj. Okej. Tylko czekajcie, tutaj zakopmy se z tyłu. Dobra. Wchodzimy. Minecraft Has Crashed powinno teraz być, nie? Wow. A że tu nic nie będzie? Czy ja jestem po prostu w otchłani? W sensie jestem, wiecie, w nowhere po prostu? Mogę dostawiać klocki? Będę się patrzył w ten sposób, żeby tego nie zgubić. Tak, to wygląda po prostu jak otchłań. Black Void. Dobra. Okej, czyli po prostu mamy jakby taką skrytkę, coś w tym stylu. Całkiem ciekawe, ale... Patrzcie, przypuśćmy, nie wiem, zrobimy sobie... Pyk, pyk, pyk. Tutaj skrzynki, nie? Możemy taką piwnicę jakby zrobić. Czyli w ten sposób jakby możemy po prostu robić takie wirtualne piwnice. Jestem ciekawy, co się stanie, kiedy to rozwalę. Nie chcę testować po tej stronie, sprawdzę po drugiej stronie. Wróćmy sobie i rozwalmy to. Czy to będę teraz miał na przykład w ekwipunku? Nie, bo to się rozwaliło i teraz taki pył z tego powstał. O nie. To już tak będzie teraz do końca gry pewnie. Niezbyt dobrze. Dobra, będę musiał wykminić, jak to naprawić. Na szczęście nie będę tu mieszkał, nie zrobię tego na środku domku, więc nie przeszkadza to jakoś bardzo, ale wiemy, że tego nie rozwalać. Ciekawe, natomiast nie sądzę, żeby to było tak potrzebne, w sensie, że wiecie, że
nie wiem, wolę sobie takie coś postawić zamiast takiej piwnicy zwykłej pod ziemią. To wydaje się, że piwniczki są bardziej takie casualowe i fajniejsze. Ale całkiem fajny patent. Dobra, słuchajcie, to mamy ogarnięte. Teraz tak, questbook. Czy wykonaliśmy coś ciekawego? Nie. O, słuchajcie, zajmijmy się na początku naszym zwykłym światem, ponieważ mamy diamenty. I to zrobimy jako pierwsze. Pyk, proszę bardzo. O kurde, trzy rzeczy się zrobiły naraz. Dobra, i teraz mamy tak, i możemy sobie zrobić tak. I czy mamy teraz hajs? Prosiliście mnie, żebym stworzył sobie skrzynki z tymi lootboxami. To wygląda całkiem fajnie. Common Mega Loot Case. Rare Mega Loot Case. Który tworzymy? Poczekaj może na ten, co na 500. Wtedy sobie go kupimy. Ewentualnie mogę też bunkier potem stworzyć. Dobra, zobaczymy, ogarniemy. Dalej, możemy zrobić sobie cały set diamentowy. Diamentowy kill-off, to na pewno. Robimy. Dobra, mamy kill-off, mamy kolejny questik. Cyk, proszę bardzo. O nie, halo. Co to było? Chwila, czekajcie. Coś tu się stało ciekawego. Aqua Middle Gem. Możemy enchantować rzeczy w ten sposób. Wow, mega. Okej, okay, mamy kill-off. Airship Workbench? No way. Nie mówcie mi, że są jeszcze normalnie teraz latające te bombowce w Minecrafcie. Jak to się nazywa? Balony. Okej, chwila. To można stworzyć. Dobra, dwa koble. Dobra, ej, robimy dzisiaj balona. Co by na to? Płyniemy sobie normalnie w powietrze dzisiaj. Znaczy, lecimy w powietrze. Tylko potrzebujemy redstone. Jest redstone. Potrzebujemy gold nuggeta. Dobra, to jest to, co chcę dzisiaj zrobić. Pyk, co tam jeszcze potrzebowałem? Kobyl. Dobra, dwa koble jeszcze, a nie mam kobla jednego. Zaraz to ogarniemy. Dobra. Mamy logic ship. I teraz otwieramy sobie książkę z questami. I możemy stworzyć sobie za pomocą tego i crafting table, możemy zrobić sobie silnik do sterowca, czaicie? Co za chora jazda. Bierzemy to. Dobra, jest questik. Mamy nowe rzeczy. The Vest Craft Vol 1. Okej. Okay. Patrzcie, robimy śmigłowiec. Airship, dobra. O nie, magma block. To nie polecę w kosmos. No to nie polecę w kosmos. Potrzebuję magma bloku z netheru. Dobra, czyli najpierw musimy do netheru się dostać. A co tu dalej jest? Minecart. To mamy. I skóra, dobra. Słuchajcie, czyli potrzebujemy wejść do piekła. To jest nasz kolejny krok. I dzięki temu będziemy mogli zrobić normalnie bombowiec. A co to jest? Crafting jakiś? Działa jak zwykły crafting, dobra. Ciekawe, a jak to rozwalę, to mi to wypadnie? O nie, mogę to rozwalić. Aha, dobra, mogę to rozwalić, dobra. Czyli mamy jakby... Aha, bo to jest sposób workbench do craftowania tego sterowca. Dobra, słuchajcie, w kolejnym odcinku robimy sterowiec. Zostawcie kciuka w górę, naprawdę. Kozacko, słuchajcie. Jaram się fest. To zrobimy w kolejnym odcinku. Schowajmy sobie tutaj póki co. I bawimy się dalej. Co my tutaj mamy? Enchantment. Czy mam obsydian? Nie mam obsydianu. Będę musiał iść wykopać obsydian. To się zaraz zrobimy to. To tym się póki co nie zajmujemy. Dalej mamy almanak. Za pomocą oliwki. Tylko nie wiem, jak się robi oliwkę. Oliwkę musimy pewnie znaleźć. Z tego póki co też nie zrobimy. Lava bucket. Możemy wejść do Twilight Forest. Z tego co pamiętam, Twilight Forest robiło się tak, że się robiło dziurę 2x2. Otaczało się ją kwiatkami, wlewało się wodę i rzucał się diament. Coś w tym stylu. To chyba też się zajmiemy tym później. Zobaczmy, co u naszej magii słychać. U naszej magii jest generalnie pustka. Musimy zrobić Tome of Arcana. Cholera wie, jak to się robi. Dobra, kochani, zobaczyłem, jak dostać tą książkę w internecie. Okazuje się, że możemy ją zdobyć na trzy sposoby. Wydropić, znaleźć w dungeonie, ewentualnie wyhandlować u naszego maga, którego zabiliśmy. Więc trochę przypał. I dzięki tej książce możemy sobie upgrade'ować różdżki. Czyli tak jakby póki co nic nie zrobimy, bo zabiłem tego maga. Ale spokojnie, generalnie nie jest źle, te wieże się dosyć często respią, więc po prostu musimy go znaleźć. Tam mamy nekromantę. Nekromanta, słuchajcie, nie jest magiem, to ciekawostka, jakby ktoś nie zorientował się. Natomiast też możemy u niego fajne rzeczy craftować. Ja mam coś fajnego w ekwipunku i chciałbym zobaczyć, co to jest. Książka kolejna, super, do kolekcji, możemy bibliotekę założyć w tym Minecrafcie. Dobra, po prostu pokazuje nam, że możemy zrobić balon. I sterować balonem, i latać. To jest wszystko to, co mamy w questach, więc nie jest nic trudnego. Jakieś tutaj są bombami, będziemy mogli rzucać rakiety, Hiroshima, halo, dobra, super, to się tym zajmiemy. Ale w przyszłości, póki co musimy iść do netheru, ale dalej chcę zobaczyć, co jeszcze mogę ciekawego wykraftować. Tu nic nie zrobię, dobra, dalej.
Możemy stworzyć sobie Extra Utilities to Manual z moda Extra Utilities 2. Do tego też potrzebujemy obsydian, więc tym się też zajmiemy później. Banana Pet. Jak się robi banana peta na przykład? Manuscript. Z Lectern. Lectern kraftuje się z... Dobra, to możemy zrobić. Tym się zajmijmy. Co to za mod? Ice and Fire. Akurat teraz, słuchajcie, wam powiem, że czekam, prawdopodobnie kiedy wy oglądacie ten odcinek, już to mam w domu, czekam na pierwszy tom Pieśni Lodu i Ognia, czyli Gry o Tron, po prostu książki, będę chciał czytać, więc tak, Ice and Fire, to takie fajnie przemawia to do mnie, zróbmy to. Jeszcze raz, potrzebujemy książkę i dwa drewna i tym się zajmiemy w dzisiejszym odcinku, więc, znaczy w sumie ten odcinek już jest zaraz pod koniec tego odcinka, nie, bo trochę już nagrywam, ale tym się zajmiemy. Dobra, potrzebujemy książkę. Czy mamy zwykłą książkę, czy mamy same takie dziwne książki? Mamy zwykłą książkę, na szczęście. Skraftujmy sobie... Lectern. Dobra, mamy advancement. Would you like to know more? Of course, baby. Postawmy sobie to tutaj. No i koniec challenge'u, nie? Halo, questy, powiedzcie mi, sam zrobić. Aha, muszę to postawić do craftingu. Nie do końca wydaje mi się, że to chodzi, ale... No właśnie, coś tu nie działa. Aha, po prostu w lektern muszę to postawić. Z kości smoka możemy sobie to skraftować. No dobra, słuchajcie, chyba odkryliśmy generalnie jakiś endgame. Tutaj wyglądają jak rzeczy, które będziemy robili na sam koniec gry. Fire Dragon. Coś harczy w ogóle, nie wiem, czy słyszycie. Coś tak dziwnie. Dziwne dźwięki wydaje. Trochę mnie to niepokoi. Dobra, zakładam, że tym będziemy musieli się zająć później po prostu. To jest jakaś książka, której nie rozumiem. Dziwne. W sensie nie do końca rozumiem, o co tu chodzi. Dobra, a co możemy zrobić z tego? Catalyzing Land. Catalyzing Land is one of the drops used for crafting. Drops from Creepers and Ghasts. Atlar of Light. Apothecary Cauldron. Ile itemku z tego można craftować? Holy Hand Grenade. O, z Wormsów coś. Ciekawe. Creeper Charm Fragment. Tome of Alchemy. Witch Hat. Dobra. Słuchajcie, mam wrażenie, że coś na mnie... sapie dosyć głośno. Sprawdzę na minimapce obiekty. Wiecie, na przykład tutaj coś niby jest. Według minimapy. Jakieś dziwne dźwięki słyszę, nie? Bez jaj. Tam coś się pojawiło. Sobie coś mnie obserwuje z tej góry? Czy co z dołu właśnie może? Dobra, kochani, z tego co widzę, do wszystkiego potrzebujemy obsydian, czyli musimy po prostu naturalne kolej rzeczy udać się do jaskiń, teraz pokopać sobie materiały. Cio. Jo, teraz sobie pokopać materiały, znaleźć obsydian, po prostu dostać się do Netheru. Tam będzie kolejny krok naszej przygody, więc to się zajmiemy się w kolejnych odcinkach. Żeby nie było tak nudno, że teraz przez 20 minut siedziałem w domku i jakby testowałem nowe możliwości, to sobie kupimy w sklepie, jeden lootbox i zobaczymy, co jest w środku. Taki testowy, mamy 300 zł, więc kupmy sobie na przykład, no nie wiem, który? Common Mega Loot Case, nie? To wygląda taki fajnie. Możemy też kupić na przykład Chance, które nam, okej, okay. Nie otwieraj tego w swojej bazie, bierzemy to. Bierzemy sobie to i bierzemy sobie to. Kupimy sobie dwa lootboxy, idziemy sobie je otworzyć, ale nie naszej bazie, dobra. Teraz sobie postawię gdzieś tam. I to sobie zrobimy na koniec, a następnie... Dobra, to już wiem, co się dzieje. Roślinka, która mnie wyteleportowała gdzieś. Gdzie ja jestem? Okej, okay. Gdzieś się tepnąłem. Kolejnego odcinka po prostu pójdziemy do Netheru. Teraz prawdopodobnie czeka mnie jeszcze livestream, więc to trochę dziwne, bo możliwe, że gdy wy to oglądacie, ja już mam na przykład obsydian, nie? Całkiem ciekawe w sumie. Co jest? Dobra. A my mamy już plany na kolejne odcinki. Zobaczcie, tam jest. Mamy kolejną wieżę, do której udamy się w przyszłym odcinku, ale to zrobimy w przyszłym odcinku. A teraz po prostu zobaczmy, co się stanie, jak to rozwalę. Wyskoczy z tego Leonidas. O kurde! I ten Leonidas mnie zaraz zabije. Dobra, super. Bardzo fajna skrzynka, dziękuję za nią. Kurde, środek nocy, nie mogę drzeć mordy. Co się właśnie stało się? Dobra, nie wiem. Okej, okay. A z tego co wypadło? Siekiera. Deck knockout. Axe. 5 mining speed. Shift for more. Mega loot. Siekierka jakaś wyskoczyła, super. Fajna siekierka taka, nie za mocna, nie? Dobra, czyli generalnie nie opłaca się tego kupować. Poczekamy sobie na jakieś lepsze lootboxy. Słuchajcie, w kolejnym odcinku lecimy do tej wieży, robimy sobie portal Netheru i bawimy się dalej magią. Do zobaczenia, ja się z wami żegnam. Zostawcie kciuki, jeżeli wam się podobało. Widzimy się już za parę dni. Zapraszam na streamy, na Instagrama. Do zobaczenia, siema, siema, papa, cześć, elo!